świtem. Jest 5:00. Stałem przed 5:00. Składam wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę i nie zostawię. Może szybko coś przełknę za chwilę. Jakbyśmy składali, to będą jeszcze 15-20 minut co najmniej. I w drogę. Ostatni dzień. Mgła unosi się nad bardzo spokojną taflą Bugonarwi, jak jezioro. Gdy księżyc wychodzi za chmur, robi to naprawdę fajne wrażenie. Ah.
Wstaje słońce. Jest tutaj zajebiście. Zimno, ale świetnie. No i ta woda, jak lustro. I czysta. Bardzo przejrzysta. To znaczy, że Narew jest naprawdę czystą rzeką, przynajmniej na tym dolnym odcinku. Ale dość komentarza. Tylko parę kilometrów dzieli mnie od Wisły, może nawet mniej niż parę. Chłodno. Zatrzymałem się na chwilę, żeby cokolwiek zjeść, a przede wszystkim, żeby podładować trochę kamerę, która już niestety była na wykończeniu, i komórkę, która już była wczoraj wyautowana. No ale mam teraz kontakt ze światem, więc gdy już dopłynę, nie omieszkam o tym poinformować paru osób. Trzeba postawić kropkę nad i. Nawet nie chce mi się nic mówić. Nawet nie bym chciał powiedzieć. 3 tygodnie na wodzie to długo. Dla mnie to długo. Zdarzenia sprzed paru tygodni już zniknął mi w pamięci. Wydają się takie odległe. Jeszcze te z Ukrainy albo z pogranicza. Samotnie. Trochę do mnie nie dociera. Wszystko. Miałem dosyć sporo momentów, które sprawiały, że mi się nie chciało tutaj dopłynąć.
Ukraina, zaczęło się ciężko. Przedzieraniem się przez te chaszcze, zatory, cholernie dużo ciężkiej pracy. Później granica. Sporo monotonii, sporo deszczu. Cały tydzień deszczu prawie. Zimno, mokro, nieprzyjemnie, szaro, pusto. Bardzo mnie to dołowało. Nie odbierało chęci do wiosłowania. Granica z Białorusią. I ciekawa okoliczność związana z manewrami. A co za tym idzie? Pobudzonymi jednostkami z naszej strony, z przeciwnej. Dlatego musiałem być ostrożny i faktycznie trzymać się tego naszego brzegu. No, a później Polska. To już było. Było widać koniec. Już się to czuło, ale wiedziałem, że jeszcze przede mną sporo wiosłowania, o 200 km. No i wczoraj zalew dał mi w kość, naprawdę. Lekko nie było. Co on prawa? Tak pomyślę, to. Nie wiem, czy chciałbym ją powtórzyć. Na pewno ją zapamiętam. Dużo emocji dostanie i dużo wspomnień. Myślę, że materiału filmowego również. To mnie bardzo też cieszy, że inni będą mogli to zobaczyć. No i cieszę się bardzo, prawdopodobnie jest naprawdę jedną osobą bardzo mniejsze, które pokonała Bóg od źródła do jego ujścia. Zajebiście. Jest! Jest. Jak szybki nurt ma Wisła? Bardzo szybki, w porównaniu do tego, co miałem na Bugu, do stojącej wody. Tu byłbym w stanie robić, myślę, że około 100 km dziennie. Przy moim najbardziej wzmożonym wiosłowaniu i przy już większym nurcie na Bugu nie osiągałem takiej prędkości, jaką teraz osiągam, nic nie robiąc. Do Bałtyku 550 km. Byłbym w przyszłą sobotę.